Zobaczcie, jaka wrzawa, kochani. Ta wrzawa spowodowana jest słupkiem. Piękna akcja była. Niesamowite, słuchajcie, sam na sam wyszedł, zawinął obrońcę na plecy, trafił słupek. No, to naprawdę będzie fajny mecz. Smacznego, Misiu, dobre? Pysia, pytasz mnie, czego małe boisko? Mamcia, też masz wrażenie, że małe? Mamusia, masz wrażenie, że małe? Uwaga, patrzcie, Wisła. Ono nie jest małe, słuchajcie, moje panie. Duże po prostu jest boisko, duży, duży stadion. Dookoła. Patrz, patrz. Ach, jak się kręca, ale tu był spalony chyba, tak? Myśmy też na tej wysokości siedzieli, kochani. Pudełku, jak się podoba? Ładny stadion? Dobre jedzenie, super. A stadion fajny? Świetnie. Zobaczcie! Niesamowita akcja i my to złapaliśmy dla was, słuchajcie, ale numer, jak poszedł prawą stroną na pełnej szybkości, słuchajcie, miałem niewyłączoną kamerę, słuchajcie, natomiast myślę, że ten gol... Niesamowite, słuchajcie, zewnętrzną częścią stopy. Numer 24, Lech 1, Wisła 0. Brawo, słuchajcie, mamy moment nieprawdopodobny, prowadzi Lech 1-0, kochani. 2-3 razy próbowała ugryźć Wisła, natomiast Lech odpowiedział słupkiem i teraz bramką. Słuchajcie, życzyliśmy sobie, żeby bramki były i bramki są, kochani. 8 minuta, długo nie czekaliśmy na pierwszego gola. Oglądamy dalej. Kochani, co chwilę też Wisła odpowiada kąśliwie, natomiast no, tu jeszcze padną bramki, bardzo otwarty mecz. Słuchajcie, mamy 11 dla Lecha, no sytuacja, którą chcemy nagrać, rzut karny w polu karnym. Głośno było na stadionie, kochani. Od razu cały stadion się podniósł, słuchajcie, zobaczcie, wzmaga się doping. Chyba Krystian będzie Grytkier strzelcem. On wykonawcą, jeszcze przepychanki, kochani, z Wasilewskim. Zobaczcie troszkę na zoomie, wejdziemy im w pole karne. No, kochani, zobaczmy, czy to będzie moment, w którym Lech podjedzie Wiśle 2-0, to już Wisełka, kochani, będzie miała tu chyba kłopot powalczyć. Nie jest to jeszcze mecz zrobiony, ale na pewno tak, Krystian ustawił się do strzału, patrzmy. No, wojna nerwów jeszcze, kochani, pomiędzy zawodnikami. Lech czy Wisła, Lech czy Wisła, zobaczcie. Lokomotywa kolejarza mocno rozpędzona. Mamy 2-0. Dobry mecz. Życzyliśmy sobie bramki. Mamy bramki. Dziękujemy bardzo. Rytkie! Krystian! Krystian! Rytkie! Numer 30. No, gratulacje, Wisła. Czekamy na twoje bramy. Słuchajcie, tu na pogrom się zanosi Wisły. Coś się musi trochę w tym klubie zmienić, kochani, w trakcie grania, bo wbijają przed sekundką trzecią bramkę. Natomiast sędzia jej nie uznaje, wpada ze spalonego. Natomiast no, przewaga Lecha w tym meczu jest, słuchajcie, nieprawdopodobna. Myślę, że tutaj argumentów, kochani, na dzisiaj Kraków za dużych nie przygotował. Doświadczony Wasilewski w obronie. Dzisiaj mieliśmy przyjemność ofotografowania się razem, mamy wspólnego selfiaka. Patryk Małecki również, natomiast on siedzi na ławce. Przypominam, że ekipa Wisły w Grodzisku Wielkopolskim miała swoją bazę, gdzie się zatrzymali dzień przed meczem, gdzie trenowali przed meczem, gdzie odpoczywali. Do meczu tutaj przyjechali 50 minut.
Natomiast przypominam, że Gutek właśnie na terenie Groklina, Grodziska Wielkopolska jest, kochani, na zgrupowaniu kadry Polski. Jutro odwiedzimy ich z kamerą, dzisiaj też króciutko byliśmy, natomiast w tej chwili wracamy do meczu. Zobaczcie, ten błąd może kosztować ich dużo. Jest gol dla Wisły, kochani. 2-1. No, powiedzieliśmy w tej chwili, że nie powiedzieli wszystkiego, że nie mają argumentów. Nie, 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 bo ten wyjazd pod nogi udał. Słuchajcie, po dosyć takim błędzie, za krótkim, kochani, wybiciu. No, jeszcze będą tu emocje. Tak jak chcieliśmy, żeby mieć bramki. Dziękujemy wam, panowie. Mamy 24 minuty, a tutaj 3 bramki, z czego jedna nieuznana. 4, przepraszam, bramki, z czego jedna nieuznana. Na 3-0 myślę, już by było ustawione, a tak zobaczcie, 2-0, 2-1 i dalej będzie mecz stykowy. Niesamowite spotkanie. Brawo dla jednych i drugich. Słuchajcie, mam wrażenie, że gra się toczy bardziej po tamtej połowie boiska, czyli na polu karnym, słuchajcie, Lecha Poznań, no przepraszam, polu karnym Wisły Kraków. Patrzcie, jacy tam są zamknięci. Natomiast co jakiś czas tak mocno kontratakują. Słuchajcie, to 40 minuta meczu, zostało jeszcze 5 minut, mecz się bardzo wyrównał. Po takiej dużej mimo wszystko dominacji Lecha troszkę uspokoił się mecz. Spodziewaliśmy się, że ten mecz bardzo mocno tutaj Lech zdominuje. No, ciekawi mnie, jaki będzie miał przebieg druga połowa. Natomiast słuchajcie, przypominam jeszcze jedną rzecz, kochani. W tym momencie na jesień od kilku tygodni czy miesięcy uczestniczymy w niesamowitym projekcie Cashback World. Słuchajcie, tu macie kawałeczek na bandach reklamowych, natomiast co jakiś czas pojawiają się elektroniczne spoty. Widzieliśmy już reklamę Cashback World również na meczach Wisły czy Legii, tutaj tych dużych, kochani, klubów. Lech Poznań już od dawna w projekcie Cashback uczestniczy. Nasza skromna firma również się do tego przyłączyła. Natomiast, kochani, wspieramy rozwój Szabełków. O tym porozmawiamy troszkę bardziej bliżej, kochani, jesieni, kiedy wyciszymy troszkę naszą aktywność. Może inaczej, ona się nie wyciszy w ogóle, ale chodzi o to, że nie będziemy aż tak aktywni, nie będziemy ciągle poza domem. Tutaj lecimy praktycznie z obozu na obóz. Patrzcie, kolejne dośrodkowanie, ile ich w tym meczu. Zobaczcie, i bardzo mi się podoba, ale przewrotkę ładnie to zrobił. Aj, przewrócił się ładnie. Bardzo mi imponuje strzelec pierwszej bramki w tym meczu. Hop z numerem 26. Jest dynamiczny, jest niesamowity. Muszę wam powiedzieć, że to fajny grajek. O, właśnie na bandach mamy Cashback World. Przed sekundką widzieliście, kochani, nie złapałem tego momentu, bo była piękna przewrotka. W każdym razie mówię, o tym projekcie porozmawiamy, będziemy robić prywatne live'y. Będziemy was próbować troszkę zaznajomić z tym niesamowitym, kochani, projektem. Także pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy wszystkim cashbackowcom za wsparcie, dlatego że jak pamiętacie, kiedy Gutek kapkował, kochani, na urodzinowym tym swoim live, gdzie miał płacone za kapkę, to część środków, jaka do niego spłynęła właśnie od przyjaciół z Cashback. Pozdrawiamy jeszcze raz, kochani. Myślę, że tu już się nic nie zmieni, chociaż to tylko piła. Natomiast póki co 2-1 kończy się pierwsza połowa. Do zobaczenia. Kochani, trwa przerwa meczu. Zobaczcie, my jesteśmy na rodzinnym sektorze. To bardzo miłe i przyjemne, kochani. Zobaczcie, Koziołki Poznańskie odwiedzają tutaj najmłodszych widzów. Zobaczcie, tam mamy z kolei, kochani, Pudełka przed sekundką zbijał sobie z Koziołkami piątki. Potem tu przy tej trybunie piłkarze rozdają autografy. To też bardzo miły moment, kochani. Pamiętajcie, że no, klub to kibice, kibice to klub, to wszystko musi być symbioza, to wszystko musi być monolit, kochani, musi naprawdę świetnie współpracować, a widzę, że tu właśnie w kolejorzy tak fajnie to działa. W każdym razie, kochani, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem wycieczki na Bułgarską. Cieszy wiele faktów, cieszy, że wśród, kochani, sponsorów tutaj Ekstraklasy jest nasz Cashback. Cashback World, o którym, kochani, pozdrawiamy, porozmawiamy, pozdrawiamy Piotra,
jeżeli ten film będzie, kochani, oglądał. Natomiast Piotr to osoba, która nam tutaj w całej tej operacji, w całym tym projekcie mocno pomaga. Natomiast kudełek jak ryba w wodzie, zobaczcie, jest wkręcony, energii ma dużo, odpoczywa po obozie w Waszkowiźnie, kochani. Gutek jeszcze pracuje, już za niedługo, kochani, będzie odpoczywał, ale też nie do końca, dlatego że wracamy do treningu klubowego, do treningu indywidualnego. Natomiast w tej chwili, kochani, przerwa w meczu, 2-1, Lech prowadzi. No, wydawało się, że mecz będzie lekki i przyjemny dla kolejarza. Mówię, bramka na 3-0 nieuznana ze spalonego. Nie mam zdania, nie widziałem, ale myślę, że nie było kontrowersji, czyli Lech też się pogodził z tą decyzją. Czyli bramki, kochani, nie było, natomiast Wisła odpowiedziała, zrobił nam się kontaktowy mecz. A jak się zakończy to spotkanie, już za kilka chwil zobaczymy. Idzie kudełek, kochani, do góry. Piątki z koziołkami przybił, zaraz go spytamy o wrażenia. Jak tam, kochani, piątki? Żywy maluszek, kochany. Wspaniały kudzio, kochani. Jeden, jedyny, niepowtarzalny. Kudełek, piątki zbiłeś? Z koziołkami? Z obiema? Z jednym? Fajnie było? Tak. Jego ciężko rozgryźć, kochani. Bardzo lubi się wygłupiać, kochani. To jeszcze takie maleńkie dzieciątko. Co prawda, jak nakłada korki, dostaje piłkę, włącza mu się to pokrętło, to robi cuda. Natomiast no, potem jest właśnie małym kapiszonkiem, który z koziołkami zbija piątki. Czekamy na drugą połowę. Do zobaczenia.